Stacja Pływacka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym istnieje od 2015 roku. Przez ten czas wzięło w niej udział bardzo dużo wychowanków, którzy uczyli się pływać, uczyli się odpoczywać, relaksować na basenie. Bardzo, bardzo ważnym takim elementem właśnie w naszym ośrodku jest resocjalizacja poprzez sport. Dzięki temu młodzież uczy się rywalizacji, uczy się obowiązku, uczy się takiego sportowego podejścia do tego, co w przyszłości może stać się ich pasją. W sekcji pływackiej młodzi ludzie zdawali kartę pływacką, często też przygotowywali się do tego, żeby zostać na przykład ratownikami wodnymi. Dla nich to jest też taki element i rywalizacji, ale też nauki samego siebie. Dzięki temu mogli się stawać coraz lepszymi i coraz lepiej podchodzić do tych obowiązków związanych z pływalnią. Dzięki temu, nie wiem, mogli posiadać nowe kompetencje, nauczyć się ich i wykorzystywać je w swoim życiu i w ośrodku, ale też poza ośrodkiem. Kropka.